Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Spełnienie warunków. Wyobraź sobie kogoś, kto udaje się do restauracji, zjada duży posiłek pełny tłuszczu i popija go kilkoma szklankami słodkiego gazowanego napoju. Na deser zjada dużą porcję czekoladowych lodów z lepkim syropem. Wieczorem przed snem posutej kolacji klęczy przy łóżku i modli się. Swoją modlitwę kończy słowami. I proszę Cię, Panie, pomóż mi schudnąć. Czy zauważasz jakąś niespójność w postępowaniu tego człowieka? Owszem, możemy oczekiwać, że Bóg odpowie na nasze modlitwy, ale są też rzeczy, które zależą od nas, od naszych wyborów. Dlatego mówi się, że powinniśmy żyć zgodnie z naszymi modlitwami. Musimy czynić wszystko, co w naszej mocy, by nasze modlitwy się spełniły. Nie jest to ani przejaw ateistycznego humanizmu, ani braku wiary. Przeciwnie, jest to część życia wiary. Jeśli pielęgnujemy w naszych sercach niegodziwość i jeśli świadomie trwamy w grzechu, Pan nas nie wysłucha, lecz modlitwa skruszonej duszy zawsze spotyka się z przyjęciem. Gdy zostaną naprawione wszystkie świadomie dokonane krzywdy, możemy wierzyć, że Bóg odpowie na nasze modlitwy. Nasze własne zasługi nigdy nie wyjednają nam przychylności Pana, tylko zasługi Jezusa nas zbawią i tylko Jego krew nas oczyści, ale naszym zadaniem jest spełnienie warunków akceptacji. Ellen White nie twierdziła, że musimy być doskonali, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane. Wyraźnie świadczyła, że nasza akceptacja u Boga nie jest oparta na nas samych czy na naszych zasługach, a jedynie na zasługach Chrystusa dokonanych dla nas. Mówiła, że musimy trwać w postawie wiary, pokory i uległości wobec woli Boga, aby mógł On działać w naszym życiu. Jak wymienione poniżej wersety pomagają nam zrozumieć, co znaczy spełnienie warunków. 5 Mojżeszowa 4:29. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga, znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Łukasz 9:23. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jana 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 1 Tesaloniczan 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymali od wszeteczeństwa. Hebrajczyków 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Przepraszam. Być może ze wszystkich warunków skutecznej modlitwy najważniejszym jest nasze poczucie potrzeby, świadomość bezradności, grzeszności i niezbędności łaski, świadomość, iż nasza jedyna nadzieja jest w Panu, który tak wiele dla nas uczynił. Arogancja, pewność siebie i egotyzm to przepis na duchowy upadek. O co często się modlisz? Przepraszam. Gdy się modlisz, zadaj sobie pytanie, co mogę zmienić w swoim życiu, by umożliwić spełnienie tego, o co proszę. Dziękuję.